Dwie osoby nie żyją, a pięć jest rannych. To bilans wypadku, do jakiego doszło dzisiaj rano w Glinicy w pobliżu Lublińca. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga zmarła w szpitalu. Do szpitala trafiło też pięciu poszkodowanych pasażerów busa. Na łuku drogi numer 11 kierujący samochodem ciężarowym marki Scania zderzył się z busem. W busie podróżowało 7 osób. Niestety mamy dwie ofiary śmiertelne. W wypadku zginął 32-letni kierowca busa oraz 47-letni pasażer. Z powodu wypadku droga była zablokowana przez kilka godzin w obydwu kierunkach. Nie wiadomo jeszcze, kto jest sprawcą wypadku. Okoliczności tragedii badają policja i prokuratura.